Yes, hello. Can you hear me? Hello. Hello. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Czy mnie słyszycie Państwo? A czy widzicie Państwo moją prezentację? Tak, widzimy Państwską prezentację. Dobrze, czy mogę w takim razie zaczynać? Tak, oddaję Panu głos. Panie i Panowie, nazywam się Dag Amundsen. Pracuję jako koordynator regionalny w regionie Drammen. Drammen jest położone na południe od stolicy Norwegii Oslo. Tutaj na mapie widzicie Państwo, gdzie się znajdujemy. W Norwegii ogółem mamy około 70 międzygminnych współprac, które w tym momencie aktywnie działają w naszym kraju. I głównym celem takiej międzygminnej współpracy są te obszary, gdzie w małych gminach jesteśmy w stanie zreprodukować, czy też pozwolić na zastąpienie tych niektórych obszarów przez pomoc z większych regionów. A więc chodzi o to, żeby zapewnić dla tych wszystkich obszarów, które są o strategicznym znaczeniu, wsparcie dla mniejszych gmin. Pewne współprace międzygminne są również pomiędzy dużymi miastami i małymi miastami. Jednym z przykładów jest współpraca międzygminna Oslo. Mamy tam w sumie 56 różnych gmin, które w sumie reprezentują 2 miliony ludzi, gdzie Drammen jest takim subregionem czy też podregionem, w którym mieszka 82 tysiące mieszkańców. To jest dla nas pewne nowum, ta forma współpracy. Zostaliśmy założeni w kwietniu 2022 roku. Jak już powiedział mój kolega z Norweskiego Związku KS, stało się to na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli dwie lub więcej gmin chce ze sobą współpracować, to musi zawrzeć tego typu sojusz. A więc jest to organ polityczny. Mamy tutaj Radę Przedstawicieli, są to burmistrzowie. Mamy także lidera i zastępcę, którzy wybierani są na okres 2 lat, a więc wymieniamy się w tej roli bycia liderem regionu. Do tego mamy też funkcję sekretarza. Ja na przykład jestem sekretarzem tej Rady Przedstawicielskiej. Poniżej macie Państwo nazwy gmin w Norwegii, które biorą udział w tym regionie międzygminnym. Mieszka tutaj 181 522 mieszkańców. Mamy też całkiem spory obszar taki biznesowy, czy też obszar rozwoju przedsiębiorczości w tym regionie. Może być ciężko to zrozumieć, bo niestety graf jest w języku norweskim, ale powiem Państwu, jak to wygląda. Jeśli chodzi o organizację tej współpracy międzygminnej, to nasi burmistrzowie w tej Radzie Przedstawicieli na samej górze są tym głównym organem. Poniżej jest sekretarz, czy też sekretariat, czyli ja. Dalej mamy trzy grupy robocze. Jedna rozwój biznesowy, druga dotycząca energetyki. Nawet mimo tego, że rzeczywiście jesteśmy w świetnej sytuacji, jeśli chodzi o energetykę, to czasami niestety dochodzi do niedoborów mocy w niektórych regionach i tam rzeczywiście musimy współpracować nad kwestiami bezpieczeństwa energetycznego. Mamy jedną grupę dotyczącą energetyki i jeszcze jedną grupę dotyczącą klimatu, a także grupę dotyczącą rozbudowy kompetencji w regionie.
A więc przedstawiciele z różnych działów administracji tworzą te trzy grupy, czyli energetyka, klimat i środowisko, a także budowa kompetencji. Ci przedstawiciele spotykają się ze mną, a ja wszystkie sprawy, które mi przedstawią, przedstawiam później naszej Radzie Dyrektorów, czy też Radzie Przedstawicieli, po to, żeby wypracować rozwiązania i podjąć decyzje. Tutaj widzicie Państwo pewne strategiczne obszary działania, które ustaliliśmy na najbliższe lata. Przede wszystkim chcemy, żeby nasz biznes był zielony i by było to połączone z rozwojem społecznym. A więc współpracujemy w zakresie zakładania działalności gospodarczych czy też przedsiębiorstw, również jeśli chodzi o branżę opieki zdrowotnej. Nowy szpital zostanie otwarty w Drammen w przyszłym roku. Będzie tam pracowało codziennie około 5 tysięcy osób i około 4500 pacjentów będzie mogło korzystać z tej placówki. A więc zdrowie i w ogóle branża zdrowotna, ochrony zdrowia jest bardzo ważna dla naszego regionu. Dalej bardzo interesuje nas zielona zmiana, czy też gospodarka obiegu zamkniętego lub cyrkularnego. Chcemy zarządzać nią o wiele lepiej i chcemy też zastanowić się, w jaki sposób wykorzystywać dostępną energię w bardziej inteligentny sposób, tak żeby jeszcze więcej było w niej zielonych udziałów. Też takie miasto net zero, czy też nie wykorzystujące więcej energii niż produkuje. Również w rolnictwie staramy się rozwinąć rolnictwo pod tym względem. Kolejny obszar, drugi obszar to są przyszłe kompetencje zarówno dla biznesu, jak i dla władz, czy też dla gmin. I trzeci obszar to stworzenie atrakcyjnego regionu, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla mieszkańców. A więc to są te trzy obszary, na których skupia się strategia i w ramach których pracujemy. Muszę przyznać, że jest kilka obszarów współpracy, które odnoszą sukcesy. Do tej pory stworzyliśmy taką mapę różnych biznesów. Podzieliliśmy je na trzy kategorie A, B, C. W zależności od tego, jak są rozmieszczone nasze biura, jak wygląda transport publiczny, a także mamy taki trzeci obszar, który jest obszarem przemysłowym, czyli tam, gdzie potrzebujemy samochodu, żeby dojeżdżać do miejsca pracy. Podzieliliśmy te obszary biznesowe na kategorie, a więc kiedy ktoś chce założyć przedsiębiorstwo, firmę w naszym regionie, to wiemy wtedy dokładnie, jaką ziemię, jakie miejsce możemy mu zaproponować. Również tworzymy strategiczny plan, regionalny plan strategiczny dla biznesu na lata 2025-2029. To jest bardzo ciekawy dla nas obszar działalności, ponieważ mamy dużo ziemi, którą możemy zaoferować i fajne różne biznesy, które będą istotne dla regionu, które będą się mogły w nim rozwijać i które będą zapewniały miejsca pracy. Mamy także taką grupę zasobów, która jest taką regionalną grupą zasobów dotyczącą strategii energetycznej. Mamy też grupę, która współpracuje w zakresie zarządzania odpadów i tego, jak da się to rozwijać w regionie. Kolejny obszar, o którym już wspomniałem, to rolnictwo. Rolnictwo to obszar, gdzie też bardzo ściśle współpracujemy. Zamknę mówiąc, że Drammen zostało wybrane jako miasto zeroenergetyczne w ramach programu europejskiego. 53 inne miasta pilotażowe zostały również wybrane. Mamy 7 różnych projektów, które są
prowadzone w regionie. Niektóre z nich są prowadzone przez główną gminę w regionie, Drammen. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, ale także z stowarzyszeniami branżowymi, biznesowymi w regionie. Mamy takie podejście potrójnej helicy, jeśli chodzi o zero energetyczność w regionie. I możemy wydać 1,5 miliona euro na te projekty. A więc to wszystko są różne modele biznesowe w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. To również jest specjalna strategia dotycząca nadrzecza w Drammen, czy też efektywność zielonych czy niebieskich przestrzeni. To tylko niektóre z tych rzeczy, które chciałbym wymienić. Jeśli chodzi o tą współpracę, to jesteśmy bardzo zadowoleni z tej potrójnej helicy i tego podejścia w regionie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Tak naprawdę to wszystko, co przygotowałem.